Witajcie, moi kochani. Połączmy się przez chwilę ze sobą. Wejdźmy w naszą wewnętrzną ciszę. Połączmy się po prostu ze swoim sercem. Wejdźcie całkowicie w tu i teraz. Możecie zamknąć oczy. Zobaczymy, co za chwilę się chce pojawić. Jaka informacja, jaki przekaz. Takie słowa z serca do serca. Też sobie pozwolę na to, żeby coś po prostu ze mnie wypłynęło, przeze mnie płynęło. Ostatnio jestem w takim momencie, w takim procesie, w którym uczę się tak naprawdę poddawać, uczę się tak naprawdę pozwalać sobie, żeby rzeczy się same działy, żeby do mnie przychodziły. Obserwuję i ufam, że cokolwiek przychodzi do mojego życia, jest właśnie tym, co mam doświadczyć w danym momencie, co moja dusza chce doświadczyć. I dlatego ufam temu, ponieważ kiedy bardzo świadomie pozwalamy, żeby tak żyję z poziomu swojej duszy, tak? Zapraszam swoją duszę do mojego życia i pozwalam, żeby to ona rządziła moim życiem. To w takim momencie również oznacza to, że teraz cokolwiek się pojawia w tym życiu, jakakolwiek osoba, jakakolwiek sytuacja, to jest właśnie coś, co jest w rezonansie z tobą, z tym momentem, w którym jesteś dzisiaj. I to jest właśnie to, co twoja dusza mówi, a spróbuję dzisiaj tego, a spróbuję dzisiaj czegoś nowego. A ta osoba na przykład jest jakaś taka zupełnie inna od tych wszystkich, które do tej pory spotkałam. W takim razie wejdę w to doświadczenie, ponieważ widać, tam jest coś dla mnie ciekawego. Już mówiłam wielokrotnie w moich nagraniach, że wszystko służy naszemu przebudzeniu, wszystko służy naszej ostatecznej integracji. I rzeczywiście tak jest, że przy każdej jednej okazji, przy każdej jednej kolejnej osobie, przy każdej kolejnej jakimś wyzwaniu są też i sytuacje, które nie są może zbyt komfortowe, ale one po prostu nam tylko pokazują, słuchaj, to jest tylko jeszcze jeden kawałek do... Który pragnie twojej uwagi, który jest jeszcze do zaakceptowania w tobie, we mnie. Ja mówię teraz o swoim własnym doświadczeniu, że jeśli nawet coś niezbyt przyjemnego się dzieje, to ja sobie mówię, dobra, to jaka emocja mi się właśnie pojawia? I jest to świetna okazja, żeby nie odrzucać tego, żeby nie mówić, nie, ja tego nie czuję, tylko właśnie, żeby sobie powiedzieć, tak, właśnie teraz czuję, nie wiem, złość, smutek, jakiekolwiek inne, jakiekolwiek emocje. I one mówią, chcę być zauważona, to jest prawdziwe moje doświadczenie. I wtedy ja po prostu czuję, że rzeczywiście jest to autentyczne doświadczenie, a nie, że staram się, żeby było wszystko idealnie, ponieważ moje życie powinno być idealne, ponieważ teraz już wszystko powinno się układać. Więc
Jak same reakcje emocjonalne pokazują, skoro one się pojawiają, to znaczy, że mają się pojawić i że to, co się jedynie może zmieniać, to nasz stosunek do naszych przeżyć, to nasz stosunek do tych też emocji. A co ciekawe, kiedy sobie też pozwolimy przeżywać wszystko takim, jakim jest, dokładnie teraz, w całym swoim pięknie, to tak naprawdę potem te emocje bardzo szybko znikają. One po prostu są zneutralizowane i to, co się pojawia dalej, to jest mądrość danego doświadczenia. Czyli mówię, po co mi to było? Co to jest za doświadczenie? Co ono mi pokazuje? No i właśnie sobie wyciągam taką mądrość. Wyciągam sobie, dystyluję sobie taką mądrość z każdego doświadczenia. I kiedy się już jest takim bardzo uważnym na po prostu na wszystko, co się w życiu naszym dzieje, na każdą jedną rzecz, to nagle w ogóle widzimy, że życie jest niezwykle pełne, że jest po prostu dużo, dużo pełniejsze, dużo więcej jest rzeczy do doświadczenia. Może jeszcze inaczej, bo trochę brakuje mi słów. Tak jak ja to, jak ja to wybieram, na przykład obecnie, to jest tak, że ja wybieram, że nawet zwykłe doświadczenie, zwykły spacer, pójście do lasu, zabawa z synkiem, czy cokolwiek innego, to może być przez kogoś postrzegane jako takie zwykłe doświadczenie, nic wielkiego, ale co by było, gdyby otworzyć się na pełnię tego doświadczenia? Co by było, gdyby właśnie ja na przykład wybieram coś takiego, wybieram, żeby każde moje doświadczenie było pełne, żebym mogła go doświadczać w pełni, żebym mogła go czuć w pełni. I na przykład mój mistrz Adamus, który mnie uczy i cały czas pokazuje mi potencjał, jeszcze to, w jakim kierunku my idziemy, on mówi coś takiego, że teraz, póki jeszcze mamy jakąś taką ograniczoną percepcję, opieramy się na zaledwie paru zmysłach. Ale czy wiecie, że my mamy jakieś setki zmysłów, którymi możemy doświadczać życia? I dlatego sposób, w jaki my doświadczamy dzisiaj, jest niezmiernie ograniczony. Jeżeli naprawdę chcemy zacząć żyć życiem pełnym, widzieć jego na przykład wielowymiarowość danego doświadczenia, jeżeli na przykład chcemy czuć energię danego doświadczenia, jeżeli chcemy być w prawdziwym kontakcie z drugą osobą, nie tylko mentalnie, ale na poziomie energetycznym, na poziomie serca, to musimy otworzyć też się na taki sposób doświadczania życia. I to, co właśnie robię ostatnio, może też Was zapraszam, może to będzie dla Was jakaś inspiracja. Co by było, gdyby po prostu powiedzieć, wybieram doświadczać bardziej wszystkiego, co się pojawia. Wybieram doświadczać to większą ilością zmysłów. Wybieram czuć to doświadczenie całym moim ciałem. To wymaga też takiej uważności, to wymaga obecności, bo jak się jest za bardzo w analizowaniu, w takim mentalnym podejściu, to tak naprawdę to doświadczenie właśnie jest mentalne, a nie ma w tym naprawdę przeżywania. To jest taka krótka inspiracja na to, jak możemy nieco głębiej i pełniej doświadczać. Pierwsza rzecz, po prostu najpierw musimy wybrać, że w ogóle chcemy tak, w taki sposób funkcjonować. Następnie zaufajcie, że wszystko, co czujecie w danym momencie właśnie, zaczyna być tym takim budzącym się nowym sposobem życia. Taka jeszcze inspiracja, kiedy na przykład jesteście z drugą osobą
może to być Was stały partner. Co by było, gdyby na przykład zamiast rozmawiać z tą osobą, tak po prostu se z nią posiedzieć, możecie jej zaproponować, chodź sobie pooddychamy trochę razem, chodź sobie trochę się połączymy na poziomie serca, chodź po prostu poczujmy, co się teraz dzieje w naszych ciałach, kiedy jesteśmy koło siebie i po prostu odczuwajcie, odczuwajcie, jak to jest być z drugą osobą, ale na poziomie bardziej energetycznym. I obserwujcie, jak energia płynie przez Was. I patrzcie, co się w Was dzieje. I możecie zacząć się bawić tą energią. Możecie na przykład kierować tą energię. Możecie na przykład ją bardzo świadomie wysłać do drugiej osoby. Możecie zobaczyć, że energia tej osoby płynie do Was i co ona w Was robi. Jaką reakcję w Was wywołuje, gdzie ją czujecie. Co by było, gdyby takie sobie dzisiaj taką randkę zaproponować z bliską Wam osobą. Po prostu oddychajcie wspólnie, czujcie. Pozwalajcie sobie na odczuwanie w pełni. Może się pojawić dużo przyjemności. I bądźcie otwarci na to doświadczenie. Wy nie wiecie, co za chwilę się zdarzy. To jest takie doświadczenie, czyste doświadczenie z tej chwili, które jest takie niewinne, które wy tworzycie, na które wy pozwalacie. No. Jestem ciekawa, jeżeli ktoś z Was to zrobi dzisiaj, takie spotkanie z drugą osobą w ten sposób. Ale słuchajcie, nie potrzeba do tego tak naprawdę drugiej osoby. Możecie równie dobrze usiąść ze sobą, sami, po prostu. Po prostu połączyć się ze swoim sercem i po prostu posiedzieć sobie i poczuć, jak ja dzisiaj się sama ze sobą czuję, jaka energia przeze mnie płynie dzisiaj. Jakie emocje się we mnie pojawiają dzisiaj? Jak ja się tak czego ja tak naprawdę chcę? Czego ja tak naprawdę chcę doświadczać? I słuchajcie, i słuchajcie. Siedźcie i słuchajcie. Taka krótka inspiracja. Dla mnie samej również, bo ja również będę to robiła. Więc jesteśmy dzisiaj w tym razem. No, pozdrawiam Was serdecznie. Możecie w komentarzach napisać, czy to zrobiliście, czy jakie to było doświadczenie. Cześć!